szybko, zawsze szybko leci urlop. W sumie mieliśmy 3,5 tygodnia wolnego, więc to przede wszystkim rodzinnie. Na tydzień wyjechaliśmy też do Hiszpanii. Taki wstępny, powiedzmy, trening i organizacyjny, od jutra już wszystko rusza normalnym torem, także myślę, że w najbliższych dniach, chciałbym, żeby już jutro, ale zobaczymy, jak to wyjdzie organizacyjnie, żeby już pojawiły się nowe osoby. Początek Euro, jak ocenia? Oglądałeś wszystkie mecze? No, to nie wszystkie. Przez to, że też na wakacje w tym tygodniu, ostatni tydzień byłem, więc wolałem trochę poleżeć na plaży niż oglądać mecze, ale no część oglądałem, bo te ważniejsze, czyli Polski, no i jak dla mnie też Anglię oglądałem, więc... rewelacyjnego, ale no dopiero początek. Jakie zakłady robicie na naszą starostę dzisiaj? No właśnie, no dopiero co też przyszedłem, więc nie wiem, czy jakieś tam zakłady są, czy... Może wystąpię w roli bookmachera i też może coś zarobię. Więc no zobaczymy teraz. Na pewno teraz opowiadam sobie, jak było na urlopach i zobaczymy, ale raczej no nie wiem, no, czy można przeciwko Polsce postawić? No chyba nie można przeciwko swojemu drużynie. Nie wiem, no na pierwszy dzień tego w skrócie myślę, że tych informacji będzie coraz więcej z każdym dniem, bo zresztą tak jest co roku. Czasami niestety muszą być takie oględne, póki się coś nie wyjaśnia, ale myślę, że będzie ich przebywało.